Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Moi drodzy, witam was w kolejnej powtóreczce. Dzisiaj sobie zobaczymy ciekawą bitewkę na Yoshino. Yoshino ostatnio się pojawiało dosyć często na kanale, natomiast chciałem wam dzisiaj pokazać tę bitwę, ponieważ jest to bitwa, która będzie się kwalifikowała na spokojnie do serii Stępką do Góry. Będzie przekroczone ponad 300 000 obrażeń, a takie bitwy, jak zapewne wiecie, ci, którzy grają w WoWsa, zdarzają się stosunkowo rzadko. W związku z powyższym warto takie bitwy zobaczyć, choćby pod kątem takim, że możemy sobie spojrzeć na to, gdzie danym okrętem na danej mapie można na przykład popłynąć, aby podobny wynik uzyskać. Oczywiście do tego wyniku muszą jeszcze zaistnieć inne sprzyjające okoliczności, jak chociażby to, aby team wrogi zbyt szybko nie wyginął, aby nasz team nie był również zbyt mocny, żeby zbyt szybko przeciwnika nie wybił. Ja ostatnio, nawet grając na streamie, spotykałem się bardzo często z bitwami, które mi się nie podobały, ponieważ bitwy kończyły się często wynikiem 12 do 0, 12 do 2, albo dla mojej drużyny, albo dla przeciwnika. To pokazywało, że coś idzie, moi drodzy, nie tak, ponieważ jeżeli przeciwnik w takim wymiarze przegrywa bitwę, jeżeli my w takim wymiarze wygrywamy bitwę lub jeżeli w takim wymiarze przegrywamy bitwę, to pokazuje, że niestety coś się dzieje niedobrego, że jeden z teamów jest wyraźnie słabszy, a być może jeden z teamów akurat w tej jednej danej bitwie popełnia jakiś tam błąd. Jak widzicie, wystrzelone zostały dwie salwy do tej pory i obie spowodowały pożar. To pokazuje, jak spory potencjał, jeżeli chodzi o podpalanie, ma ten okręcik. Czy warto go sobie wziąć, jeżeli chodzi o arsenał? To pewnie już na ten temat mówiłem. Jeżeli ktoś lubi styl gry taki, jak jest na przykład na ZAO, to myślę, że ten okręt będzie mu odpowiadał. Po pierwsze, mamy do wyboru dwa rodzaje fantastycznych torped. Jedne z nich mają zasięg 12 km i rozwijają prędkość 60 węzłów, tutaj jest alfa ponad 20 000. Drugie są wolniejsze, bo mają tylko 62 węzły, ale za to mają zasięg aż 20 km, więc jeżeli o prędkość to chodzi, to są podobne do tych torped, jakie występują na Atago, natomiast z tego co kojarzę, to nie są te same torpedy. Ok, no to powiedzmy, kto jest dzisiaj autorem tejże powtórki. Jak widzicie, to jest kolega Sofster z klanu Widmo. Tu jakiś gdzieś się kręci prawdopodobnie niszczyciel. Widzimy 10 kierujących się nieopodal naszej rufy torped. Być może to jest niszczyciel, nie wiem, chciałem powiedzieć amerykański, ale amerykański nie jest, bo prawdopodobnie jest to Shimakaze, która wystrzeliła 10 torped, a prawdopodobnie 5 sobie zostawiła. Harugumo nie strzelało tych torped, ponieważ byłoby ich 6, natomiast nie pamiętam, ile tych torped posiada na swoim uzbrojeniu Daring, czy te wyrzutnie są po 4 sztuki, czy po 5, więc być może to były torpedy z Daringa. Wybaczcie, nie mam Daringa i nie pamiętam, ile ten niszczyciel posiada torped. Wiem natomiast, że nimi może strzelać pojedynczo, pojedynczymi torpedami, może również strzelać na wąsko, nie ma opcji strzelania na szeroko, ale ja akurat z tej opcji, powiem wam szczerze, nie korzystam. Na razie, jak widzicie, tych obrażeń zbyt dużo tutaj nie wpadło. Były zadane dwa pożary, pojawia się Kreml. Dlaczego porównałem Yoshino w pewnym sensie do ZAO? Ponieważ no niestety wadą tego okrętu jest to, że on jest dość delikatny i mimo, że teoretycznie jest to taki krążownik ciężki, z tych najcięższych, jeżeli chodzi o World of Warships, no to niestety ten okręt potrafi bardzo dużo obrażeń zbierać. Teraz poszła salwa, widzicie, do Kurfürsta, znowu mamy pożar, tych obrażeń wpadło 10 ponad 1000, więc te pociski odłamkowo-burzące są naprawdę fantastyczne, niesamowite obrażenia potrafią zadawać. Jednak tutaj chyba była Shimakaze, więc się raczej nie pomyliłem. No i moi drodzy, dlatego porównałem ten okręt do ZAO. Po pierwsze, przyjmuje obrażenia, ZAO też potrafi obrażenia przyjmować, co jest dosyć taką okolicznością negatywną. No i druga sprawa to są właśnie świetne pociski OB. ZAO pociski OB również potrafią zadawać fantastyczne obrażenia, jak również mają fantastyczne właściwości, jeżeli chodzi o podpalanie. Tutaj teoretycznie szansa na pożar jest większa niż na ZAO, bo mamy do czynienia z działami 310 mm. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że tych dział mamy mniej, bo jest ich 9. No i inna różnica to jest taka, że strzelamy zdecydowanie rzadziej niż na ZAO, ponieważ ZAO bodajże chyba co 13 sekund jest w stanie oddawać salwę. Być może jak zastosujemy którąś modyfikację, to będzie to nieco szybciej, natomiast zasadniczo strzela około co 13 sekund. Tutaj to przeładowanie jest troszeczkę dłuższe i też zależy od tego, z jakich tutaj dobrodziejstw, jeżeli chodzi o ulepszenia, będziemy chcieli skorzystać. Jesteśmy wykryci, ponieważ świecą nas wrogie samoloty. Jak widzicie, to są bombowce od lotniskowca Hakuryu. Nasz Kurfürst jakoś tutaj cały czas się trzyma. Nam się udało z tego poprzedniego torpedowania wsadzić aż dwie torpedy. Nie wiem, czy teraz któryś z tych okrętów trapiło zalanie, czy był to pożar, ale DMG cały czas tam tutaj przez pewien okres czasu rosło. Tak naprawdę upłynęło 7 minut bitwa od momentu samego strzelania, to może jest 5 minut i już mamy blisko 100 tysięcy obrażeń, więc myślę, że to pokazuje, dokumentuje w jakiś sposób to, że ten wynik tutaj będzie naprawdę dobry. Niestety dzieje się tak, że przeciwnik ma aż 3 kapy, jest zdecydowana przewaga z jego strony w dwóch aspektach. Po pierwsze ma więcej okrętów, a po drugie ma 2 razy tyle punktów co my. Zobaczymy, jak to dalej się rozegra, czy będzie to bitwa zwycięska. Ja ostatnio rozgrywałem takie bitwy, gdzie przeciwnik miał 3 kapy i potrafiliśmy te bitwy wygrać, jak grałem na streamie Frieslandem. Ponadto były też takie bitwy, gdzie moja drużyna przejmowała na samym początku bitwy aż 3 kapy i okazywało się, że była to bitwa przegrana. Jak widzicie, na razie przeciwnicy się nami nie interesują. To jest dla nas bardzo dobra sprawa, ponieważ my mamy tutaj potencjalnych obrażeń raptem 169 tysięcy, więc tych salw w naszym kierunku skierowanych było naprawdę niewiele. No, dla nas to jest woda na młyn. Ja na miejscu tutaj Sofstera zainteresowałbym się tą Shimą, bo to jest dystans gdzieś 15-16 km, to jest taki, z którego można spokojnie próbować niszczyciel upolować, no a z tych obeków obrażenia są naprawdę dobre. Jeżeli chodzi o trafianie niszczyciela, no to moglibyśmy tutaj naprawdę bardzo, bardzo duże obrażenia zadać. Szkoda, że się Sofster tym niszczycielem nie zainteresował. W tej chwili nasz team przejął kap A i myślę, że będziemy tutaj już ta flanka nasza, powiedzmy prawa, od momentu startu gry będzie kierowała się do B. Trzeba tam będzie oczywiście uważać na tą Republikę. Nadal się, zobaczcie, Kreml nami nie interesuje. Interesuje się póki co pancernikiem. Dla nas to jest fantastyczna sprawa. Możemy cały czas za darmo tak naprawdę zadawać obrażenia. Dostaliśmy odznaczenie podpalacza. No i ja podejrzewam, że jeżeli ten Kurfürst padnie, no to w tym momencie ten Kreml się nami zainteresuje, więc wydaje mi się, że należałoby się zacząć najzwyczajniej w świecie jak najszybciej od tego okrętu oddalać, ponieważ no on z tymi działami 457 mm może być naprawdę niebezpieczny. Kolejną sprawą, takim atucikiem jest to, że jeżeli on nie zmieni prędkości, a wszystko wskazuje na to, że będzie płynął cały czas w tym samym kierunku z tą samą prędkością, to na pewno przyjmie jakieś torpedy, chociaż widzę, że teraz postanowił się zatrzymać, więc być może tych torped uda mu się uniknąć. Tak też się dzieje w tym momencie. Nie można wykluczyć, że będzie cisnął na wstecznym. No i teraz, ponieważ pancernik, który był najbliżej jego, padł, w związku z tym, jak widzicie, Kreml obraca działa w naszym kierunku. No ja liczę na to, że jeżeli by postanowił kierować się tutaj na wstecznym, to być może te drugie torpedy tutaj będzie w stanie załapać. Jednak patrząc na dym z jego kominów, chyba będzie szedł póki co przynajmniej 1/4 do przodu, o ile nie szybciej. Kolejna salwa, tym razem za 5000, do tego jest pożarek. Zobaczcie, dostajemy oprócz podpalacza jeszcze zwiastuna tragedii, więc z tych 7 pożarów już trochę obrażeń żeśmy przeciwnikom zaaplikowali. No i teraz, jak widzicie, Kreml ponownie się nami nie interesuje. Interesuje się Montaną, interesuje się, wcześniej interesował się chyba troszeczkę Yamato. No i my znowu możemy sobie na spokojnie tutaj do tego Kremla postrzelać. Tym razem kolega postanowił strzelić z pocisków przeciwpancernych. 7400, więc całkiem niezłe, jak widzicie, losowanie z tych pepeków. No i teraz będzie trzeba go spróbować ewentualnie dobić, jeżeli nasi sojusznicy tego nie zrobią. Niestety dla nas Montana rozstrzelała tego Kremla, no ale przynajmniej teraz będziemy mieli spokój, ten Kreml nie będzie tutaj nas niepokoił. No i zobaczmy, co się będzie działo w pojedynku Montana kontra Daring. Na razie ten Daring, jak widzicie, ciśnie sobie delikatnie na wstecznym. On jeszcze przed chwilą tutaj stał w miejscu, no i ta salwa była wymierzona tak jakby stał, ale niestety postanowił zmienić kierunek, w którym płynie. No niestety wynik jest nadal dla nas bardzo niekorzystny. Przeciwnik już ma blisko 800 punktów. No a na szczęście my tutaj mamy, zobaczcie, 2 kapy. Tam Grozowej będzie pilnował kapa, więc jest duża szansa, że jeszcze tą Republikę będzie w stanie pogrążyć. No a my, zobaczcie, zmierzamy tutaj w kierunku przejęcia punktu być może C i ewentualnego postrzelania do tego Daringa. Mam nadzieję, że w końcu się Sofster za niszczyciele weźmie, bo naprawdę, wierzcie mi, te obeki tutaj potrafią zrobić miazgę. W jednej, 2 salwach można spokojnie skończyć niszczyciel. Zobaczcie, tutaj piękna salwa celna, 4 aż mamy trafienia. No polosowało nam tak sobie, bo to jest nieco ponad 3000 tych obrażeń tu nam wpadło, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli Wooster nam tutaj jeszcze pomoże, być może użyje radaru, to będziemy w stanie spokojnie z nim wspólnie tego Daringa być może skasować. Trzeba oczywiście uważać teoretycznie na jego torpedy. Zobaczcie, Daring płonie, wypłynął z dymu, teraz z tylnej wieży będziemy mogli do niego strzelić. Być może uda się go zatopić, ma 1200 hapsa, tak też się stało, wystarczyło 1 trafienie i teraz możemy tutaj spokojnie w kierunku C zmierzać. No i losy bitwy, widzicie, już się powoli obracają. Ilość okrętów po obu stronach jest podobna. Nasi tutaj puszują kapa, zobaczcie, kapa C. Teraz odpalona została sonda hydro, na której Kurfürst trzyma Shimakaze. Shimakaze ma uszkodzony silnik, więc jest szansa na to, żeby go bardzo ładnie trafić, tym bardziej, że jak widzicie, on delikatnie wysuwa się na wstecznym biegu, co powoduje, że niezwykle łatwo będzie go trafić. Teraz jeszcze dostał pożar, będzie teraz przyspieszał do przodu, zobaczcie. No i teraz myślę, że ta salwa spokojnie będzie celna, ponieważ on płynie tak wolno, że przynajmniej kilka pocisków go trafi. Zobaczcie, 4 pociski, 2998 obrażeń i w tym momencie żegnamy tego kapitana na niszczycielu. Tutaj zły zrzut torped ze strony lotniskowca. Jak widzicie, te torpedy były zrzucone za blisko naszego okrętu, nie zdążyły się uzbroić i wyglądało to tak, jakby przepłynęły pod okrętem. Niestety Republika, zobaczcie, bierze kapa A. To jest negatywne zjawisko. Myślę, że spokojnie mógł ten Grozowoj do tej Republiki strzelać działami, tak aby chociażby tego kapa troszeczkę zbić. Niestety nie zrobił tego, no i tego kapa żeśmy stracili, ale w tym momencie, jak widzicie, jesteśmy już bardzo bliscy przejęcia kapa C. Oby tylko za chwileczkę nie został trafiony ten Kurfürst i będzie dobrze. Yamato teraz dostało pożar. W tym momencie dobijamy do 200 000 obrażeń, więc przynajmniej 100 000 jeszcze będzie można zrobić. Domyślam się, że większość tego DMG będzie prawdopodobnie zrobiona na pancernikach, być może na lotniskowcu, no bo to są okręty, które pulę tych obrażeń mają największą. Teraz ładna salwa za 8,5 i 1600, no to jest za 10 000 i do tego kolejny pożarek, także myślę, że to Yamato za chwileczkę pożegnamy. Mamy też już na wyciągnięcie ręki Hakuryu, mamy fraga numer 4, więc jest szansa również na Krakena, moi drodzy. 223 000 obrażeń w tym momencie. Ładujemy pepeki, pepekami spokojnie będzie można strzelać i do Hakuryu, i do Woostera, także myślę, że będziemy w stanie tutaj zadać naprawdę duże obrażenia. Zobaczcie, Hakuryu w ogóle się nie rusza, on cały czas stoi w tym samym miejscu. Zobaczmy, czy nam tutaj coś ciekawego polasuje. Niestety nie polosowało, mamy 7100 obrażeń z tej salwy z 310, no to powiem szczerze, można być lekko rozczarowanym. Ja bym tutaj gdzieś próbował strzelać pod kominy, tam zazwyczaj wpadają cytadele. Zobaczcie, tutaj wpadły aż 3, blisko 28 000 obrażeń z tej salwy. Jeszcze tu uzyskaliśmy 2 nadpenetracje, więc gdyby tych nadpenetracji nie było, no to ta salwa ważyłaby zdecydowanie więcej. Być może udałoby się ten okręt skasować. Jeszcze 20 000 z 2 cytadelami Woostera. Widzicie, Wooster już wie, co się szykuje. No on jest w tej chwili w zasadzie przeciwko nam, powiedziałbym, bezbronny, bo z tych 150 na otwartej wodzie, 150 dwójek niewiele będzie nam w stanie zrobić. Kolejna cytadela, torped nie ma, więc spokojnie będziemy jeszcze w stanie tutaj tych być może 2 przeciwników rozstrzelać. Jeszcze tam jest Republika, teraz piękne trafienie, mamy Krakena, no i będziemy mogli się zająć tutaj, moi drodzy, Woosterem. Nie wiem, czy jeszcze będzie strzelał z pepeków czy z obeków. On ma taką małą ilość HP, że spokojnie obekami będziemy mogli go wykończyć. Jeżeli tutaj wcześniej nie było jakiejś saturacji obrażeń, to być może w 1–2 salwach spokojnie będziemy w stanie go skończyć. Teraz nam jeszcze polosowało, zobaczcie, 2 pożary. No i odkręcamy tutaj tak, aby się ustawić dziobem, aby przeciwnik nam zadawał jak najmniejsze obrażenia. No i zobaczcie, jeszcze przyjmiemy tutaj torpedkę, na szczęście bez zalania, kasujemy Woostera, to jest 6 fragów, no i obracamy się w kierunku Republiki, mamy już ponad 300 000 obrażeń, mamy również duży kaliber, mamy wsparcie, więc bitwa naprawdę taka w 100% kompletna. Myślę, że kolega był bardzo zadowolony z wyniku, jaki udało mu się tutaj osiągnąć. Tam już komentarze na czacie, że Yoshino dostaje +1, nice, bardzo fajnie, wszyscy zadowoleni. Jeżeli chodzi o punkty, to dogoniliśmy tutaj, jak widzicie, przeciwnika. Ta Republika jeszcze próbuje przejąć w tym momencie KP B, próbuje przejąć jeszcze Republika, ale na szczęście ten kap udaje się zbijać. No i teraz fajnie by było, gdyby tą Republikę udało się wykryć. Być może moglibyśmy zrobić 7 fraga, a nawet jeśli się go nie uda tutaj osiągnąć, no to jeszcze jest kwestia tego, że jeszcze jakieś obrażenia być może będziemy w stanie zadać. Henryk również ma fantastyczne działa, moi drodzy, więc być może jemu uda się zatopić ten okręt. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a ja zapraszam Was na podsumowanie już do portu. No dobra, tak wygląda podsumowanie tejże bitewki. 309 000 ponad obrażeń, 6 cytadel, zobaczcie, 7 aż fragów, do tego jeszcze udało się ulokować 2 torpedy, w sumie 14 pożarów ze 171 trafień, więc naprawdę, patrząc na ilość trafień procentowo, wypadało to naprawdę bardzo dobrze. 864 000 udało się zarobić. Zobaczmy, jak wyglądały tutaj obrażenia zadane poszczególnym okrętom. Miałem gdzieś jeszcze drugi ekran podsumowujący te obrażenia, natomiast gdzieś on mi się tam w skrzynce mailowej zapodział. 200 000 z obeków, 80 000 z pepeków, z torped w sumie 26 000 obrażeń, z zalań, zobaczcie, 4400 z pożarów 70 aż 7600. To naprawdę pokazuje, jaki potencjał, jeżeli chodzi o pożary, ma ten okręt. Modyfikatory to jest kamuflaż chyba Type 20 plus 20%. Bazowo udało się brutto zarobić 720 000, a netto po odcięciu, po podliczeniu kosztów, zarobek w tej bitwie wyniósł 627 000 z kątem premium. No i oczywiście przy takim wyniku należało się spodziewać, jak widzicie, ponad 3000 expa. Tutaj mamy aż 3586 expa, więc zazwyczaj te bitwy z serii Stępką do Góry to jest również Mistrzostwo Świata. Gratuluję Ci, Sofster, takiego wyniku. Moi drodzy, mam nadzieję, że ta bitewka była dla Was również emocjonująca jak dla mnie. Zapraszam oczywiście na kolejne, zapraszam do subskrybowania kanału i mówię Wam w tym momencie do usłyszenia.